Dziś wybierzemy się w podróż do krainy żywokostu lekarskiego, gdzie wspólnie odkryjemy tajemnice tej fascynującej rośliny leczniczej. Żywokost lekarski, w tradycji ludowej znany jako żywy gnat, kosztywał lub żywiciel kości. Potocznie nazywany jest również polskim żeńszeniem. Samo słowo żywokost jest złożeniem dwóch członów, żywo i kost. Żywo oznacza szybko lub prężnie, a kost jest terminem odnoszącym się do tkanek kostnych. Nazwa żywokost wskazuje na zdolność tej rośliny do przyspieszania gojenia się kości, a także odnawiania i naprawy uszkodzonych tkanek. Spośród 35 gatunków należących do rodziny ogórecznikowatych w ziołolecznictwie wykorzystuje się żywokost lekarski oraz żywokost uplanski. Żywokost uplanski jest szorstką w dotyku rośliną wieloletnią, dorastającą do 120 cm. Jest hybrydą żywokostu lekarskiego i żywokostu szorstkolistnego. Dzisiaj skupiamy się na żywokoście lekarskim. Najprawdopodobniej miejscem pochodzenia tej rośliny jest Azja Mniejsza. Z tego regionu roślina rozszerzyła się w stronę zachodniej Syberii. Narastająca popularność tej rośliny jako zioła leczniczego spowodowała jej obecność również w Europie. W czasach średniowiecza żywokost był uprawiany w licznych ogrodach klasztornych skąd błyskawicznie rozprzestrzenił się na cały kontynent. Obecnie występuje on w Europie, w Azji Mniejszej i Ameryce Północnej. W Polsce żywokost rośnie dość powszechnie na łąkach i pastwiskach, preferuje środowisko podmokłe lub zlokalizowane w niedalekim sąsiedztwie zbiorników wodnych albo rowów. Żywokost to roślina wieloletnia, wytwarzająca pod ziemią rozgałęziony korzeń palowy o czarnym zabarwieniu oraz prosto wzniesioną grubą obłą lub kanciastą łodygę. Roślina ta należy do rodziny ogórecznikowatych. Cechą charakterystyczną tej grupy roślin są pokryte szorstkimi włoskami łodygi i liście. Łodygi żywokostu są kanciaste, rozgałęzione u góry i puste w środku. Długimi, grubymi rozgałęziony korzeniami zakotwicza się mocno i głęboko w ziemi. Chcąc zasadzić żywokost, warto od razu wybrać miejsce docelowe, ponieważ jeśli kiedyś będziesz chciał się go pozbyć, to musisz liczyć się z koniecznością usunięcia nawet najmniejszych jego kawałków. Gdyż w przeciwnym wypadku szybko odrośnie. Nowe roślinki mogą się rozwinąć z fragmentu korzenia o długości około 2 cm. Liście są duże, ustawione skrętolegle, zielone i ciemnozielone. Ich kształt jest lancetowaty albo podługowaty. Długość liści dochodzi do 25 cm. Są one po obu stronach pokryte szorstkimi włoskami, a na ich spodniej stronie wyraźnie widać ich unerwienie. Im wyżej na łodydze znajdują się liście, tym są one mniejsze. Kwiaty żywokostu wyrastają na szczytach rozgałęzionych pędów i mają najczęściej różne odcienie fioletu, czerwieni aż po kolor biały z domieszką fioletu. Roślina ta kwitnie od maja do lipca, czasem powtarza kwitnienie wczesną jesienią. Żywokost lekarski towarzyszy człowiekowi od wieków i ma również swoje miejsce w wierzeniach i folklorze słowiańskim. Żywokost był często wykorzystywany w rytuałach i obrzędach. Na przykład podczas obchodów Święta Kupały w wiankach i koronach używano żywokostu lekarskiego jako symbolicznego elementu ochrony i zdrowia. Żywokost był stosowany już w starożytnej Grecji i Rzymie. Lekarz Pliniusz Starszy w I wieku przed naszą erą odkrył, że podczas gotowania korzeni żywokostu powstaje kleista masa, którą można skleić nadcięte tkanki. Wydaje się, że to odkrycie wpłynęło na zastosowanie żywokostu w przypadku złamanych kości i naderwanych mięśni. O roślinie pisał również Dioskurides, który zlecał stosowanie żywokostu do leczenia ran poniesionych w bitwie przez rzymskich legionistów. W czasach średniowiecza żywokost cieszył się olbrzymią popularnością. Był stosowany zewnętrznie, często jako okład z liści lub korzeni, aby przyspieszać wchłanianie się krwiaków, gojenie się skręconych stawów, niewielkich ran czy złamanych kości. Herbaty i inne preparaty z żywokostu były stosowane wewnętrznie w chorobach oskrzeli, zaburzeniach żołądkowych, wrzodach żołądka czy biegunce. Żywokost cieszył się dużym uznaniem do końca lat 70. XX wieku, kiedy odkryto, że liście i przede wszystkim korzenie zawierają składniki, alkaloidy pirolizydynowe, które po spożyciu mogą wywołać ciężkie uszkodzenie wątroby. W związku z tym odkryciem w wielu krajach, w tym w Polsce, zakazano wewnętrznego do ustnego stosowania produktów zawierających żywokost. Surowcem zielarskim jest korzeń żywokostu. W lecznictwie stosowana jest też otrzymywana z korzenia alantoina, pochodna mocznika. Alantoina pobudza regenerację i granulację tkanek i przyspiesza gojenie ran. Ponadto w korzeniu można znaleźć olejki eteryczne, kwasy wielofenolowe a także aminokwasy oraz sole mineralne z dużą ilością krzemu. Wśród związków leczniczych na uwagę zasługują również glikopeptydy o udokumentowanym naukowo działaniu przeciwzapalnym. Korzenie pozyskuje się ze stanu naturalnego bądź ze specjalnie prowadzonych upraw. Wykopuje się je jesienią lub wczesną wiosną. Współcześnie korzenie żywokostu uprawiane są głównie w Europie Wschodniej i stąd jest eksportowany do innych krajów, głównie do Stanów Zjednoczonych. Po umyciu i oczyszczeniu ze zbutwiałych części korzeń suszy się w suszarni w temperaturze około 40 stopni Celsjusza. Zebrane w odpowiednim czasie i prawidłowo wysuszone korzenie żywokostu powinny być twarde, z zewnątrz prawie czarne, a po przełamaniu białawe. Żywokost lekarski, jak sama nazwa wskazuje, posiada liczne zastosowania w ziołolecznictwie. Właściwości lecznicze tej rośliny są solidnie udokumentowane w badaniach klinicznych, Dlatego korzystanie z tej rośliny powinno przynosić wymierne rezultaty. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków uznaje się stosowanie produktów leczniczych, czyli maści z korzenia żywokostu lekarskiego, w objawowym leczeniu urazów i stłuczeń. Korzeń żywokostu lekarskiego jest ceniony ze względu na swoje przeciwbólowe i przeciwzapalne właściwości, co znajduje zastosowanie przy różnych problemach mięśniowo-stawowych. Stosowanie oleju żywokostowego lub maści z dodatkiem tego korzenia może przynieść ulgę w bólu u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów, a także łagodzić bolesne objawy przy zmianach zwyrodnieniowych, haluksach, kontuzjach oraz urazach stawów i mięśni takich jak zwichnięcia, skręcenia i naciągnięcia. Ponadto korzeń żywokostu lekarskiego może być używany jako uzupełnienie procesu rekonwalescencji po złamaniach kości. Oraz u osób z bólami kręgosłupa wynikającymi ze zmian zwyrodnieniowych. Z przeprowadzonych na Uniwersytecie w Oklahomie badań nad tą rośliną u osób stosujących maść z żywokostem lekarskim zauważono znaczne zmniejszenie natężenia bólu w stawach zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Odnotowano także poprawę w zakresie ich ruchomości oraz zmniejszenie stanów zapalnych. Maść z żywokostu lekarskiego od najdawniejszych czasów znajduje również zastosowanie w przypadku zapalenia żył oraz innych problemów związanych z żylakami. Zadaniem tej rośliny było niwelowanie stanów zapalnych, bólu oraz opuchlizny. Obecnie można spotkać preparaty lecznicze przeznaczone do leczenia żylaków, które są oparte na ekstrakcie z korzenia tej rośliny. Wyjątkowe właściwości żywokostu lekarskiego znalazły szerokie zastosowanie w kosmetyce. Jednym z popularnych produktów kosmetycznych, który wykorzystuje te właściwości jest olej żywokostowy. Aby go uzyskać, łączy się alkoholowy wyciąg z korzenia żywokostu lekarskiego z olejem z nasion roślin oleistych takich jak słonecznik czy rzepak. Olej żywokostowy ma działanie nawilżające, łagodzące i regenerujące skórę. Jest bogaty w substancje takie jak alantoina, flawonoidy i fitosterole, które wspomagają gojenie redukują stany zapalne oraz odżywiają i wzmacniają skórę. Dlatego olej ten jest powszechnie stosowany w produktach do pielęgnacji skóry takich jak kremy, balsamy, maści czy olejki. Dzięki swoim właściwościom olej żywokostowy może być szczególnie skuteczny w łagodzeniu podrażnień, suchości, atopowego zapalenia skóry oraz trądziku. Dodatkowo może być również pomocny w redukcji widoczności blizn, rozstępów oraz w regeneracji skóry po oparzeniach słonecznych. Po zastosowaniu oleju żywokostowego na twarz wygładzone zostają zmarszczki. Ponadto łagodzi on stany zapalne skóry głowy, a olejowanie zalecane jest w przypadku włosów suchych i zniszczonych. Na polskim rynku nie znajdziemy produktów zawierających wyciągi z korzenia żywokostu lekarskiego o statusie produktów leczniczych. Spotkać za to możemy olej, nalewkę i maść z żywokostu, a także suszony rozdrobniony korzeń zarejestrowany jako zioło do kąpieli. W celu samodzielnego sporządzenia odwaru należy zagotować korzenie rośliny i odstawić pod przykryciem na 30-40 minut, aby śluzy przeszły do wody. Co ciekawe, przy dłuższym gotowaniu odwar jest znacznie bardziej bogaty w krzemionkę, zatem korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Odwar z korzenia nadaje się na okład. Zapraszamy Was, drodzy widzowie, do podzielenia się Waszymi własnymi sposobami wykorzystania żywokostu lekarskiego. Jesteśmy ciekawi Waszych doświadczeń, historii i praktyk związanych z tą niezwykłą rośliną. Jeśli mieliście okazję korzystać z żywokostu lekarskiego, podzielcie się z nami Waszymi doświadczeniami. Jak go stosujecie? Czy macie jakieś sprawdzone sposoby na jego wykorzystanie? Czy odkryliście jakieś nietypowe zastosowania? Pamiętajcie, że dzielenie się swoimi doświadczeniami jest świetnym sposobem na wzajemne uczenie się i wspieranie się nawzajem. Niech nasza społeczność stanie się miejscem wymiany wiedzy i inspiracji dotyczących żywokostu lekarskiego. Czekamy z niecierpliwością na Wasze komentarze i historie. Dziękujemy, że jesteście częścią naszej pasjonującej podróży w świat cudów natury. Nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji naszego kanału, klikając czerwony przycisk pod tym filmem. Subskrypcja to najlepszy sposób, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami. Wasze polubienia dają nam motywację do kontynuowania pracy nad tworzeniem wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie.